żeby wrócić do ludzi, potrzebna jest kasa. Kasa jest potrzebna, no bo trzeba zapakować samochód. Więc ja powiem wam nieco o swoim życiu w kwestii finansów. Ja Artur powtarza taką rzecz, że, która mnie bardzo w tej kwestii pionuje, dlatego że tak jak Duch Święty jest ważny w Kościele, tak pieniądze potrzebne są w świecie, żeby funkcjonować, żebyśmy mogli coś robić, potrzebujemy pieniędzy. I to mnie bardzo pionuje, dlatego że generalnie Jezus używał takich porównań do zwierząt zawsze. On mówił, że to są owce. I dlaczego owce? Bo owce są głupie. I człowiek z głupoty swojej lubi uciekać w różne historie. Ja też lubiłem uciekać w taką historię, że skoro się nawróciłem, no to teraz będę kręcił swoją służbę, a nie będę się interesował pieniędzmi, że będę sobie po prostu się rozwijał w kwestii wiary, będę sobie tam robił różne rzeczy, a finanse mnie nie będą interesowały, że mi wystarcza to, co mam. I tak sobie po prostu przez jakiś czas żyłem z tą mentalnością dziada, bo to jest mentalność dziada i taka naprawdę oszusta, bo człowiek, któremu coś wystarcza, no to jest oszust. Oszukuje samego siebie i oszukuje też ludzi, bo mógłby dać im więcej, ale nie chce. I ja w tej kwestii poprzeskakiwałem wiele barier, które miałem. Ja zacząłem od tego, że jak się nawróciłem, moja pierwsza pensja była 800 zł, więc ja spadłem. Ale podjąłem jedną decyzję, ja chcę więcej, chociaż się nie umiałem. Ja nie jestem, jako człowiek niewierzący, nigdy nie byłem biznesmenem. Ja nie miałem mentalności biznesmena, żeby wiedzieć, jak robić pieniądze. Ja tak nie miałem. Ale taką postanowiłem sobie podjąć decyzję i taką decyzję podjąłem, że nie wiem jak, ale będę robił więcej i będę robił tego jak najwięcej się da. I ja przez cały czas przechodzę sobie w tej kwestii, podnoszę sobie poprzeczkę. I wiecie co? Kiedyś miałem taką historię, wykonywałem jedno zlecenie i potem oskarżono mnie o to, że skończyło się procesem, że źle coś zrobiłem. Ja zrobiłem dobrze, dlatego że ja znam wartość swojej pracy. Ja wiem, że robię dobrze, ale oskarżono mnie o to, że muszę zapłacić koszty i tak dalej, jeden ze zniszczonych rzeczy i trafiłem przed sobą. Wiecie co, na drugiej rozprawie pojawiła się taka historia, że mój adwokat nie dotarł. I zostałem sam, nie miałem nic. Zostałem sam z wszystkim. Nie miałem kartki nawet, żeby zapisać sobie na pytanie, po prostu zostałem sam. I powiedziałem tak do Boga, Boże ratuj. I On wtedy do mnie powiedział taka rzecz, która cały czas mi towarzyszy i motywuje, motywuje. To jest bufor bezpieczeństwa. On powiedział taką rzecz, że choćby cię wszystko puścili, ja cię nigdy nie opuszczę. I wiecie co? Ja cały czas brnę do przodu i wiem, że wchodzę w coraz głębsze rzeczy, których ja nie wiem, ja nie umiem, ale ja potrzebuję Jego i On mnie nigdy w tych rzeczach nie opuszcza. I chciałem powiedzieć wam, że jeśli utkniecie w komforcie bezpieczeństwa, w którym ja bardzo często utykałem, to jest to nieprawdziwa rzecz, bo tak samo jak przechodzimy z wiary w wiarę, z mocy w moc i z chwały w chwałę, przechodźmy z finansów w coraz większe finanse, aż będziemy mogli mieć pieniądze, żeby zapełniać stadiony, a żebyśmy mogli mieć pieniądze na to, żebyśmy mogli wysyłać ludzi na misję. I jeśli utknęliście w komforcie, ja ten komfort przeklinam. Dlatego, że ten komfort nigdy was nie popchnie dalej. Wiecie co, ja zauważyłem w swoim życiu jedną rzecz. Jeśli utykam w komforcie, takim, że moja dusza jest spokojna, że nie muszę się z niczym borykać, nie muszę nic robić i mam dobrze, przestało mi to sprawiać przyjemność, a zaczęła mi sprawiać inna przyjemność. Zaczęła mi sprawiać przyjemność wiara o to, że ja z nowymi rzeczami pójdę do przodu i że te rzeczy, które sobie założyłem, o które wierzę, one się wydarzą. Że moje miesięczne przychody będą 10 tysięcy, ja sobie o to wierzę i potem będę wierzył sobie o większe pieniądze, ale chodzi o to, że cieszy mnie wiara o to, że będę miał więcej, nie o komfort. I naprawdę weźcie sobie to do serca, zobaczcie, czy jesteście w jakiejś sferze komfortu, bo ten komfort was zabije w którymś momencie. I wasze finanse, wasze służby i zbiorka taka. Konto włączmy. Można przesyłać pieniądze na konto. Przełomy finansowe w życiu ludzi przychodzą w głowę. Tu przychodzi finansowy przełom. A jak tu następuje finansowy przełom,
prawdziwy finansowy przełom, to następuje też ukierunkowanie finansów. Ukierunkowanie finansów. Ja osobiście, będąc całe swoje młode, do 2001 roku, takie młode życie, jako złodziej, to ja sobie, ja miałem w głowie ukierunkowanie pieniędzy na stronę rozwoju mojej osoby, do tego rozwoju, że tak powiem, negatywnego, cielesności. Potem, kiedy ja się nawróciłem, to ja miałem duży problem z przekierowaniem. Ja byłem bardzo utopiony w chciwości, bardzo utopiony w tych rzeczach. Mówię, okej, ja przecież mam, ja zarabiam, ale przecież jak to ja mogę dodawać jeszcze? I przełomy finansowe nastąpiły w momencie we mnie w ten sposób, że ja zobaczyłem inne cele. To przełom finansowy to... Wielu to źle rozumie, bo wielu ludzi to myśli, że to chodzi o to, żeby przełamać jakąś taką sferę, tą taką złą pastę w życiu. Jaką złą pastę? Taka zła pasta. Nie masz złej pasty. No. Nie ma, w ogóle wiecie, dla nas nie ma złej pasty, wiecie o tym. Dla nas narodzonych z Bożego Ducha. Nie ma domu pod 13, kot czarny na drogi nie przebiegnie, nic tam się. To nie ma złej pasty. Powiedzieć wam więcej? To, że jest kryzys na rynku, na przykład jakimś, tak? To w ogóle jest dopiero pierwsza informacja dla ciebie. I to nie najważniejsza. Rozumiecie? To nie jest najważniejsze, jest kryzys. Co ci kryzys? No kryzys jest w świecie, a ty nie jesteś z tego świata, tak? Ja zawsze mówię, będzie kryzys, tak? Ale ty będziesz zarabiał pieniądze. O ile ty będziesz miał w swojej głowie, tak, określony sposób rzeczy pogodane, skąd one płyną i w którą stronę mają pójść. Rozumiem, to jest to. To nie ma kryzys. Jaki kryzys? Przełom jest wtedy, kiedy cel się pojawia. Cel. Mamy być milionerami. Aby szerzyć tymi milionami Królestwo Boże. A wiesz, jaki to jest numer przy tym wszystkim? Że będąc milionerem, szerzącym Królestwo Boże za te pieniądze, tak? Żyjesz jak król. Taka jest prawda. Jak król. Rozumiesz? Sam fakt bycia otoczonym pieniędzmi powoduje, że żyjesz jak król. Tam nie ma, że ci czegokolwiek może zabraknąć. Dlatego jest napisane, że wydajcie Królestwo Bożego, inne rzeczy będą wam dodane. Ale to chodzi o to, że po prostu ty masz to ukierunkowanie, siejesz Królestwo Boże, ty masz to w swojej mentalności, jednocześnie żyjesz sobie jak król w tym, no bo królowie żyją jak królowie. To jest proste. Prawda? Jak królowie.